27 lipca, czwartek, Paulina Kopeć, a rozpoczynamy Telefakty. Mundurowi z Ostrowieckiej Komendy odznaczeni. Myślę, że każdy policjant w dniu dzisiejszym jest dumny zarówno z awansu, ale w ogóle ze święta, które dzisiaj wszyscy obchodzimy. Rewolucji śmieciowej ciąg dalszy. Na dzień dzisiejszy nie planujemy podwyższenia opłat od mieszkańców. Te stawki będą utrzymane. Gmina Kunów stawia na drogi. Kaznodziejska będzie gruntownie przebudowana na odcinku około 900 metrów. Lipca to data szczególna dla funkcjonariuszy. Jej ustanowienie nie było przypadkowe, bowiem właśnie tego dnia 1919 roku do życia została powołana Polska Policja Państwowa. Dla mundurowych to czas awansów, odznaczeń i nominacji. Nie inaczej było w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wprowadzenie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim i hymn państwowy rozpoczął oficjalne tegoroczne uroczystości Święta Ostrowieckiej Policji. Niezmiennie od lat dzień ten jest idealną okazją do wręczenia policjantom dyplomów uznania i nominacji. Wyróżnionych i odznaczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało ponad 70 policjantów. Myślę, że każdy policjant w dniu dzisiejszym jest dumny zarówno z awansu, ale w ogóle ze święta, które dzisiaj wszyscy obchodzimy. No jest to docenienie, ale zarazem wymaga to od nas dalszej, jeszcze cięższej pracy. Pracy, która przez społeczeństwo jest coraz bardziej doceniana. 78% mieszkańców województwa świętokrzyskiego uważa, że region ten jest bezpieczny. To są może liczby, ale to też świadczy o tym, jak społeczeństwo nas odbiera. Nie patrzymy w tej chwili na wykrywalność, dynamikę, ona jest bardzo dobra i tak województwo świętokrzyskie, można powiedzieć, jest najbardziej bezpiecznym województwem w Polsce, ale przede wszystkim cieszy nas to, że to zadowolenie społeczeństwa, czyli to, że czują się bezpiecznie w swoim rejonie. Choć jak wszędzie, policjanci na służbie mają co robić. Ci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w tym roku podejmują wiele działań mających na celu zwalczanie szeroko rozumianej przestępczości. Przeciwko mieniu, kradzieże, włamania też jest sporo, przeciwko życiu i zdrowiu, ale notujemy tutaj cały czas bieżące sukcesy. Z wyzwań to przestępczość gospodarcza. Udało nam się również na tym polu sporo sukcesów osiągnąć. Są sukcesy, są podziękowania. Te na ręce policjantów złożyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu ostrowieckiego. Dziękujemy, że nie bacząc na przeszkody, realizujecie niełatwe zadania służbowe. Życzymy Wam, aby Wasz trud i zaangażowanie znajdowało uznanie w oczach nas wszystkich, mieszkańców naszego powiatu. Obecnie policji w Polsce przyświeca cel bycia policją prospołeczną, bliżej ludzi. Za tym idą konkretne działania, na przykład nowa rola dzielnicowego, mapa zagrożeń bezpieczeństwa czy aplikacja Moja Komenda, czego efektem jest wspólnie z obywatelami tworzenie bezpieczeństwa w naszym kraju. Sama policja nie jest w stanie walczyć z przestępczością, nie jest w stanie sama poprawiać tego bezpieczeństwa. Musi być to właśnie współpraca między społecznością lokalną i tą policją. Dlatego otwieramy się dla społeczeństwa, próbujemy być tą policją społeczną. Aby policjanci w swojej pracy byli jeszcze bardziej skuteczni, obecnie realizowany jest rządowy program modernizacji policji, który zakłada m.in. zakup nowego sprzętu. Taki jeszcze najprawdopodobniej w tym roku trafi do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będą to m.in. nowe samochody, wideorejestratory czy urządzenia do badania trzeźwości. Pozostając w temacie mundurowych, pomimo wielu ostrzeżeń policji, na drogach ciągle przybywa kierowców na podwójnym gazie, co w połączeniu z brawurą może mieć tragiczne skutki. 25 lipca w miejscowości Podszkodzie w powiecie ostrowieckim doszło do wypadku drogowego. 29-letni kierowca motoroweru zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z osobowym Peugeotem. Motorowerzysta był nietrzeźwy, miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna z urazem nogi został przewieziony do szpitala. Ustalono, iż doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia na czas powyżej 7 dni.
rewolucji śmieciowej ciąg dalszy. Więcej kubłów na śmieci i bardziej szczegółowa segregacja odpadów. To wszystko czeka od nowego roku nie tylko mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. I choć ma być zwiększona częstotliwość wywozu odpadów, to władze miasta nie przewidują podwyżki cen za taką usługę. Do końca tego roku będą obowiązywały dotychczasowe, a więc bardzo ogólne zasady segregowania odpadów. Od stycznia, kiedy w życie wejdą nowe przepisy, trzeba będzie zwracać większą uwagę na to, do którego pojemnika powinny trafić śmieci z domowego kubła. Od nowego roku, zamiast jak dotychczas do 2 lub 3 pojemników, domowe śmieci będą dzielone na co najmniej 5 rodzajów. Tego typu, że w pojemnikach lub workach niemieckich będzie papier, w żółtych metale i tworzywa sztuczne, w zielonych szkło, brązowe bio, odpady ulegające rozłożeniu, a także i tutaj odpady kuchenne oraz czarne niesegregowane. Na razie nie wiadomo jeszcze, kto będzie zajmował się odbiorem odpadów na terenie Ostrowca. Obecnie miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na świadczenie takiej usługi. A to znaczy, że nie wiadomo, ile będzie kosztował system odbioru śmieci, choć pewne jest, że będzie droższy, choćby z racji zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych. Pomimo tego na razie nie zakłada się podwyżek opłat za wywóz śmieci. Na dzień dzisiejszy nie planujemy podwyższenia opłat od mieszkańców. Te stawki będą utrzymane. Jest to jeszcze kwestia dostarczenia mieszkańcom worków. Przetarg będzie ogłoszony wkrótce. Wiadomo za to, że tak jak obecnie, koszty związane z zakupem worków czy pojemników będą musieli ponosić sami mieszkańcy. Miasto nie planuje obciążania takim obowiązkiem firmy, która wygra przetarg na wywóz odpadów. Bardzo podwyższy przetarg. Za 7,50 to ta stawka była niewystarczająca. Natomiast jak już mówiłam, pozostawiamy naszym mieszkańcom wolny wybór, utrzymując tą stawkę śmieciową na tym podstawowym poziomie 7,50. Jednak o tym, że z chwilą wejścia w życie nowych zasad segregowania odpadów trzeba będzie płacić więcej za ich wywóz, przekonane są spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy będą musieli bowiem płacić nie tylko za dodatkowe pojemniki, ale także przygotowanie terenu pod kolejne kosze. Obowiązywały 2 rodzaje pojemników, teraz tych rodzajów pojemników będzie aż 5. I trzeba przygotować utwardzone place pod te pojemniki, trzeba albo zakupić, albo wydzierżawić następne pojemniki do segregacji śmieci i to się wszystko wiąże z podwyższonymi kosztami. Poza tym estetyka osiedli chyba też trochę na tym ucierpi. Nowe przepisy są jednak koniecznością. By nowy, bardziej restrykcyjny system segregowania odpadów spełnił swoją rolę, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych, być może trzeba będzie wspomagać się tak zwanymi presegregatorami. Czyli osoby, które miałyby się włączyć generalnie w pojętą ogólnie edukację ekologiczną na miejscu, dodatkowo czynienie ewentualnych przesunięć, przerzuceń pewnych surowców, które z jednego pojemnika do drugiego i pouczanie takie od razu na miejscu przy pojemniku, to nie jest osoba, która miałaby segregować na miejscu, to nie mylmy tych dwóch pojęć, ale doświadczenia Wrocławia pokazują, że jest to bardzo dobry system, który poprawia w sposób znaczący, skokowy jakość surowców wtórnych. Postawienie wielu pojemników niestety nie poprawi w sposób skokowy, tylko poprawi co najwyżej ilość tych pojemników. Także nie łudźmy się, że nagle przez postawienie pojemników diametralnie zmienimy system jakościowy. Zanim jednak nowe przepisy o segregacji śmieci wejdą w życie, zarówno władze Ostrowca, jak i firma, która od nowego roku będzie odbierała odpady, zorganizują kampanię informacyjną. Będzie ona wyjaśniała nie tylko zasady nowej segregacji, ale także konsekwencje ich nieprzestrzegania. Ulica Kaznodziejska w Kunowie, drogi w Janiku, Kolonii Inwalidzkiej czy Biechowie to tylko niektóre z inwestycji drogowych, jakie będą wykonywane w tym roku w gminie Kunów. Największa i najdroższa będzie inwestycja związana z przebudową ulicy Kaznodziejskiej, która ma status drogi powiatowej. Zakres prac wyceniany na ponad 1 400 000 zł będzie obejmował nie tylko remont nawierzchni, ale także poboczy czy podziemnej infrastruktury. Kaznodziejska będzie gruntownie przebudowana na odcinku około 900 metrów z chodnikiem, z odwodnieniem, z przebudową tzw. kolizji, to znaczy kanalizacji, wodociągu, telekomunikacji. Dofinansowanie dostało starostwo, ponieważ to jest ścieżka
otwarta przez starostwo, my tylko partycypujemy dość mocno w kosztach. W ostatnim czasie gmina Konów otrzymała też gwarancję dofinansowania kolejnych zadań drogowych. Dzięki temu wyremontowanych zostanie kilka kilometrów dróg położonych w takich miejscowościach jak Janik, Kolonia Inwalidzka czy Biechów. Ulicę Wspólną w Janiku i ulicę w Kolonii Inwalidzkiej, nie pamiętam w tym momencie kwot, ale to były kwoty w granicach ponad 100 tysięcy wkład własny i na tym samym poziomie dofinansowanie, jeśli chodzi o te dwie drogi. Dwie drogi wykonaliśmy również w Biechowie z tak zwanego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ale remontu doczekają się także drogi zniszczone przez ostatnie ulewy. Tak stanie się na przykład z drogą na terenach przemysłowych czy w Dołach Biskupich. Chcemy wykonać 910-metrowy odcinek drogi na terenie ProAgro. Tam jest bardzo potrzebna ta droga, jej praktycznie nie ma, więc przy zatrudnieniu 900 osób i takich podatkach wysokich, jakie płaci ta strefa, to jest po prostu koniecznością, aby pilnie infrastrukturę w tym terenie poprawić. Zakwalifikowano również ulicę Modrzewiową. Według władz Kunowa tylko w tym roku na terenie gminy odnowionych zostanie kilka kilometrów dróg czy nawierzchni. A to oznacza poważne wydatki z miejskiej kasy, choć większość takich inwestycji będzie miała dofinansowanie. Praktycznie dofinansowanie z budżetu skończyło się. To jest ta smutna strona, bo no nie można mieć wszystkiego w jednym momencie, ponieważ budżet ma określone parametry, że tak się wyrażę, określoną ilość i wielkość. W związku z powyższym no, jesteśmy przy ścianie, jeśli chodzi o wkład własny. Kunowskie inwestycje drogowe są już na etapie realizacji lub w fazie rozstrzygania przetargów. Wszystkie zadania mają być zakończone do jesieni tego roku. Na koniec dzisiejszych telefaktów sport i wczorajszy sparing drużyny KSZO 1929, która na stadionie przy Świętokrzyskiej podejmowała w sparingowym spotkaniu drużynę Kamienną Brody. Dla drużyny z Ostrowca Świętokrzyskiego spotkanie zakończyło się zwycięstwem 3-1. Zwycięstwem 3-1 nad czwartoligową Kamienną Brody zakończył się sparing piłkarzy KSZO 1929, który wczoraj rozegrany został na boisku przy Świętokrzyskiej. Bramki, które były ozdobą tego pojedynku dla zwycięzców, zdobyli Michał Stachurski, Damian Mężyk oraz Mateusz Mąka. Na pewno jeszcze dużo mankamentów w grze. Pierwsza połowa bardzo, uważam, przeciętna w naszym wykonaniu. Trudno nam było rozmontować tutaj bardzo zagęszczoną obronę defensywy Kamiennej. Skończyło się 1-1. W drugiej połowie, wiadomo, wpuściłem praktycznie drugą jedenastkę. Drużyna Kamiennej już była zmęczona, także łatwo dochodziliśmy do sytuacji bramkowych. Skończyło się 3-1. Także na pewno wynik fajny, ale mankamentów masa jeszcze w grze. Mimo porażki z wartościowego meczu kontrolnego zadowolony był szkoleniowiec drużyny z Brodów. No, bardzo pożyteczny sprawnik, a trzeba sobie jasno powiedzieć, jesteśmy w innym okresie przygotowań. Na pewno KSZO już jest przygotowane do rozgrywek, także dwa mecze o stawkę już mają za sobą. My tak naprawdę jeszcze fizycznie nie jesteśmy przygotowani do tej rundy. Jeszcze mamy 3 tygodnie, także spokojnie jestem pewien, że damy radę się przygotować jak najlepiej. Do pierwszego meczu pomarańczowo-czarnych pozostało już niewiele ponad 2 tygodnie czasu. Kadra zespołu, poza drobną kosmetyką, jest już praktycznie domknięta. Potrzeba mi tutaj młodzieżowców, bo tutaj uważam, mamy wielki niedobór w tej materii. Mamy tak naprawdę 2 młodzieżowców, a potrzeba nam przynajmniej 5-6, którzy tak naprawdę będą w stanie być jako zmiennicy dla tych młodzieżowców, którzy albo złapią kontuzję, albo im po prostu nie będzie wychodziła gra. Także jeżeli uda mi się fajnych młodzieżowców trafić, to myślę, że na pewno się ten poziom drużyny podniesie. Także zobaczymy, ocenimy to, czy ci młodzieżowcy, którzy będą dokoptowani, to będą to młodzieżowcy na wysokim poziomie. A na co w nadchodzącym sezonie liczyć mogą kibice ostrowieckiego trzecioligowca? Ja myślę przede wszystkim, że na ofensywną grę, że na pewno będziemy chcieli grać w piłkę, która będzie ofensywna, piłkę, która będzie taka, która będzie cieszyła kibiców. Wiadomo, co za tym idzie, tak samo będzie też to wiązało się ze stratami, z kontratakami drużyn przeciwnych.
Prawda jest taka, że bardzo się drużyny pozmacniały w tej lidze, tak jak kiedyś wspominałem, i Stal Rzeszów, i Motor Lublin, Karpaty, Krosno-Resowia, to będą drużyny, które będą decydowały o obliczu tej ligi. Ja uważam, że jesteśmy w stanie namieszać, jesteśmy w stanie utrzeć nosa najlepszym drużynom. Jednak myślę, że jakiś cel w postaci awansu w tej chwili to jest dla nas daleki. Przypominamy, że ligowe zmagania KSZO 1929 rozpocznie przed własną publicznością 12 sierpnia o godzinie 17 z Karpatami Krosno. W dzisiejszym wydaniu Telefaktów to już wszystko. Ja w imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego dziękuję za uwagę i zapraszam na Telefakty jutro o 17.30.